List Świętego Judy. Po grecku imię to brzmi Judasz, po hebrajsku Jehuda. Juda to jeden z czterech braci Jezusa wymienionych w Ewangeliach. Żaden z braci Jezusa nie uznał go za Mesjasza przed jego śmiercią, ale potem, kiedy zobaczyli, że powstał z martwych, stali się jego uczniami. Wszyscy zostali przywódcami pierwszych żydowskich wspólnot chrześcijańskich, a Juda był znany jako wędrowny nauczyciel i misjonarz. To daje nam tło ważne do zrozumienia celu tego listu. Nie wiemy do jakiego konkretnie kościoła Juda napisał ten list, ale możliwe, że ta wspólnota składała się głównie z mesjanistycznych Żydów, czyli Żydów wierzących w Jezusa. Styl, w jakim pisze, wskazuje na dogłębną znajomość hebrajskich pism Starego Testamentu oraz innych żydowskich tekstów religijnych. Juda dowiedział się o kryzysie panującym w tym kościele, a to pomaga nam zrozumieć konstrukcję listu. Zaczyna list od wezwania. Potem następuje długie ostrzeżenie i oskarżenie niemoralnych przywódców, którzy mają wpływ na ten Kościół. Następnie Juda kończy list, uzupełniając wezwanie o wskazówki, co Kościół powinien robić. Zaczyna od wezwania Kościoła do walki w obronie prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Wyznaje, że zamierzał napisać dłuższy tekst o naszym wspólnym zbawieniu przez Jezusa Chrystusa, ale musiał to odłożyć na później, gdy dotarły do niego niepokojące wieści o ich Kościele. W rezultacie napisał ten bardzo krótki, ale głęboko przemyślany list. Nie zaczyna od tego, jak Kościół ma walczyć w obronie wiary, ale dlaczego ma to robić. A wszystko to z powodu niemoralnych liderów, którzy przeniknęli do Kościoła. Jednak Juda nie atakuje ich nauczania, tylko styl życia. Ich niemoralność pokazuje, że wyznają złą teologię. Po pierwsze, zniekształcili ideę Bożej łaski i traktują ją jako przyzwolenie na grzech. Uważają, że skoro otrzymali przebaczenie i mają ducha Bożego, to teraz mogą robić, co im się żywnie podoba. Szczególnie jeśli chodzi o pieniądze i seks. Judam mówi, że odrzucają Jezusa, bo odrzucili jego autorytet i nauczanie. Chce, aby ten kościół wiedział, że zachowanie tych liderów to nic nowego, i przechodzi do długiego ostrzeżenia, aby kościół trzymał się od nich z daleka. Najpierw podaję sześć przykładów ze Starego Testamentu po trzy połączonych w dwie grupy. Trzy pierwsze to przypadki zbuntowanych ludzi, którzy w przeszłości doświadczyli Bożej sprawiedliwości. I tak Izraelici, którzy na pustyni zbuntowali się przeciwko Bogu, dostali to, o co prosili i umarli na kompletnym bezludziu. Następnie Juda przytacza historię o zbuntowanych aniołach, którzy uwięzieni czekają na Boży sąd. Juda odnosi się tutaj do interpretacji zdarzenia opisanego w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju, jaką podaje popularny żydowski tekst zwany pierwszą księgą Henocha. Przedstawia ona synów Bożych jako aniołów, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, uprawiali seks z kobietami i zostali za to ukarani. Juda łączy tę historię z trzecim przykładem, opowieścią z Księgi Rodzaju o zburzeniu Sodomy i Gomory, których bezbożni mieszkańcy chcieli uprawiać seks z aniołami. Obydwie historie pokazują, jak bunt przeciwko Bożemu porządkowi prowadzi do niemoralności seksualnej. Takiego też występu winni są niemoralni przywódcy tego kościoła. Jako bonus, Juda podaje jeszcze przykład z popularnego tekstu żydowskiego zwanego Testamentem Mojżesza. Podobnie jak księga Henocha, tekst ten nie jest częścią Starego Testamentu, ale stanowi barwną parafrazę ostatnich dni i słów Mojżesza w oparciu o księgę powtórzonego prawa. We fragmencie, który przytacza Juda, Mojżesz umarł, a dobry anioł Michał obala oskarżenia, jakie diabeł kieruje przeciwko niemu, ostateczny osąd pozostawiając jednak samemu Bogu. Wszystkie te historie mogą wydawać się dziwne, ale dla Żydów, którzy wychowali się na tej literaturze, ostrzeżenia Judy są w pełni zrozumiałe. Postępowanie niemoralnych przywódców ma dobrze znane korzenie: bunt przeciwko władzy Boga, niemoralność seksualna, odrzucenie bożych posłańców. A to łączy te historie z drugim zestawem przykładów. Wszystkie one mówią o buntownikach, którzy zwiedli innych. Kain zamordował swojego brata, a później wybudował miasto, w którym panowała przemoc. Mag Balaam nie mógł przekląć Izraela, więc zwiódł go w bałwochwalstwo i niemoralność seksualną. Potem mamy Koracha Lewite, który zorganizował bunt przeciwko Mojżeszowi o katastrofalnych skutkach dla innych. Juda zamyka tę drugą trójkę przykładów masą obrazów ze Starego Testamentu, aby opisać tych fałszywych nauczycieli. Są oni jak egoistyczni pasterze z księgi Ezechiela, jak chmury bez deszczu z księgi przysłów, czy jak dzikie fale z księgi Izajasza. Ich egoizm pokazuje, że tak naprawdę nie podążają za Jezusem. Gdziekolwiek pójdą się ją zamęt. Juda kończy swoją przestrogę, cytując dwa inne ostrzeżenia, dawne i całkiem świeże. To dawne pochodzi znowu z pierwszej księgi Henocha, opisującej wizję Henocha, wspomnianego w księdze rodzaju. Fascynujące jest to, że Juda cytuje pierwszy rozdział księgi Henocha, który zawiera cytaty z wielu pism Starego Testamentu o dniu ostatecznego sądu Boga nad ludzkim złem. Juda łączy potem to dawne ostrzeżenie Henocha z całkiem niedawnym ostrzeżeniem apostołów. Piotr Jan i Paweł przewidzieli, że pojawią się skorumpowani liderzy, którzy zniekształcą dobrą nowinę o Jezusie. Wcześniej przed tym samym przestrzegał sam Jezus. Kościół, do którego zwraca się Juda, nie potrzebuje już kolejnych argumentów. Z tymi nauczycielami trzeba się rozprawić. Juda przechodzi więc do końcowego wezwania. Nawiązuje do wstępu, w którym mówił o walce w obronie wiary, i teraz wskazuje, jak to zrobić. Używając świetnych metafor, opisuje wspólnotę Jezusa jako nową świątynię Boga. Chrześcijanie winni budować swoje życie na fundamencie najświętszej wiary, jakim jest dobra nowina o życiu i śmierci Jezusa za nasze grzechy i Jego zmartwychwstaniu. Kościół ma się rozwijać na tym fundamencie przez oddanie i posłuszeństwo Bogu, miłość i modlitwę. Solidność tej budowli będzie podtrzymywana czujnością w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa, który przyniesie swoją sprawiedliwość i miłosierdzie. W ten sposób chrześcijanie będą pomagać sobie nawzajem, co pozwoli im pozostać wiernymi Jezusowi. Juda kończy list, wielbiąc Boga, który chroni swoich ludzi od oddalenia się od Jego łaski. Ten krótki list Judy jest mocny i frapujący dla współczesnych czytelników, którzy zastanawiają się, dlaczego Juda cytował teksty, które dzisiaj nie są uważane za część hebrajskiej Biblii: Na przykład pierwsza księga Henocha, albo Testament Mojżesza. Warto pamiętać, że żydowska kultura opierała się w tamtych czasach na tekstach religijnych. Jezus, jego rodzina, wszyscy pierwsi chrześcijanie pochodzenia żydowskiego wychowali się czytając hebrajską Biblię i wiele innych książek, które były oparte na pismach lub nimi inspirowane. Wiemy, że w przeszłości dyskutowano, czy niektóre z późniejszych ksiąg powinny znajdować się w kanonie biblijnym. Ale mimo wszystko te księgi i tak są ważne. Księga nie musi być częścią Biblii, żeby przekazywać wierzącym ważne przesłanie. Istnieje wiele tekstów żydowskich z tamtego czasu. Dzisiaj określamy je jako apokryfy, czyli tak zwane księgi deuterokanoniczne i pseudoepigrafy. Wszystkie te teksty zachowały się i były czytane w żydowskich i chrześcijańskich wspólnotach i traktowano je z dużym szacunkiem. Nie znaczy to, że pierwotnie miały wchodzić w skład hebrajskiej biblii, ale są częścią tradycji biblijnej. Juda wiedział, że ludzie do których pisał, cenią sobie słowa z pierwszej księgi Henocha i użył ich, aby im przekazać że Boża łaska przez Jezusa wymaga przemiany całego życia, nie tylko intelektualnej aprobaty. Zauważ, że Juda nie skupia się tutaj na teologii tych nauczycieli, ani jej nie krytykuje, ale na ich niemoralnym życiu, które przeczy ich wierze w Jezusa. Juda pisze tu o tym, co Jezus powiedział swoim uczniom. Jeśli naprawdę mnie kochacie, to będziecie przestrzegać moich słów. Dla chrześcijan to, jak żyjemy, jest najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem tego, w co naprawdę wierzymy. I właśnie o tym jest list świętego Judy.